Mówimy dalej o ruchu jednostajnym po okręgu. Przypomnę Ci, co to jest za ruch. Oczywiście jest to ruch po okrężnym torze z prędkością, która ma stałą wartość. Tak, startujemy powiedzmy tutaj z taką prędkością. Po chwili ta prędkość ma cały czas tę samą wartość. Staram się rysować wektor o tej samej długości, natomiast kierunek już jest inny. W kolejnej chwili jakiś taki, no i tak dalej. Mówiliśmy o tym wielokrotnie. Wartość prędkości jest stała, natomiast jej kierunek się zmienia. Liczyliśmy na różne sposoby i pokazaliśmy sobie, że w takim ruchu musi występować przyspieszenie, nie zerowe, które nam mówi o tym, jak zmienia się prędkość w czasie. Bierzemy prędkości w dwóch różnych, bliskich sobie chwilach czasu, tak jak na przykład tę prędkość i tę. Liczymy ich różnicę. No i teraz jak taki wektor podzielimy sobie przez różnicę czasu, powiedzmy tutaj był czas jakiś, to było w chwili t, a to było w chwili t plus delta t i przez różnicę tych czasów, czyli przez delta t podzielimy sobie, no to otrzymamy wtedy przyspieszenie. W przypadku takich dość odległych od siebie w czasie prędkości, no to będzie to wynik przybliżony i to przybliżenie jest tym gorsze, im ten czas jest dłuższy, a tym lepsze, im ten czas jest krótszy. I przypominam Ci, że wyszło nam, to zaraz sobie przypomnisz, dlaczego to, co mi wyszło tu na rysunku, to jest dosyć taki właśnie przybliżony rezultat, wyszło nam, że takie przyspieszenie w ruchu po okręgu ze stałą prędkością wyraża się następująco, gdzie to mówi nam, że przyspieszenie jest zwrócone do środka okręgu. To pokazuje, że ten przybliżony wynik, który tutaj narysowałam, jest troszeczkę słaby. W przypadku tak długiego czasu to jest kiepskie przybliżenie. Im byśmy brali krótsze czasy, tym faktycznie ten wektor, ten rezultat byłby bliższy takiemu wektorowi pokazującemu tutaj do środka okręgu. Wartość przyspieszenia jest następująca. To jest kwadrat prędkości podzielony przez promień okręgu. To nam wyszło różnymi sposobami. Przyspieszenie dośrodkowe. Dośrodkowe, no bo zawsze jest skierowane do środka okręgu, ale nie wnikaliśmy zupełnie w przyczyny tego, raczej tak czysto matematycznie rozważaliśmy, że no jest taki tor, jakoś zmienia się położenie w czasie, jakoś zmienia się prędkość w czasie, temu odpowiada jakieś przyspieszenie, no i tak z takiego czysto matematycznego, kinematycznego punktu widzenia sobie na ten ruch patrzyliśmy, a teraz spojrzymy na niego z punktu widzenia dynamiki, czyli sił, które przyczyniają się do tego, że ten ruch wygląda właśnie tak, a nie inaczej. Dlaczego tu w ogóle muszą być obecne jakieś siły? No, przypominam Ci pierwszą zasadę dynamiki Newtona, bo oczywiście sięgniemy do źródeł, czyli do zasad dynamiki Newtona. I co ona nam mówiła? Mówiła, że jeśli na ciało nie działają żadne siły, albo działają, ale wszystkie sumują się, równoważą się do zera, no to wtedy to ciało albo spoczywa, albo porusza się ruchem jednostajnym, prostoliniowym. A druga zasada dynamiki Newtona, co nam mówi, zawiera w sobie pierwszą, ale mówi coś dużo bardziej ilościowego. To znaczy mówi nam tak, że przyspieszenie, i to jest równanie wektorowe, przyspieszenie, jakiego doznaje ciało poruszające się, pomnożone przez jego masę, jest równe sile wypadkowej, jaka działa na ciało. Mogą działać różne siły z różnych źródeł, z różnych kierunków, natomiast wypadkowa siła odpowiada za to, jakiego przyspieszenia doznaje ciało, no i współczynnikiem proporcjonalności jest po prostu masa, czyli przy tej samej sile ciężkie ciało będzie przyspieszało mniej, a leciutkie będzie przyspieszało bardziej. To jest intuicyjne dosyć. Takie krótkie przypomnienie. No i teraz popatrzmy na nasz ruch po okręgu. Jesteśmy w jakimś momencie tego ruchu. Powiedzmy, że jesteśmy o tu. Chwilowy wektor prędkości jest o taki. Prostopadły tutaj do promienia. No i zobacz, z pierwszej zasady dynamiki Newtona, co nam wynika? Gdyby nie działała żadna siła na ciało powodująca ten ruch po okręgu, no to po prostu ciało by w tym momencie, mając taki wektor prędkości, poleciałoby po prostu tak i by nie było żadnego ruchu po okręgu. Czyli rzeczywiście musi być jakaś siła, która sprawia, że w kolejnej chwili ta prędkość już jest o taka. W kolejnej jest jakaś taka, no i tak dalej, tak jak mówiliśmy. Wiemy już, że musi być jakaś siła, ale gdyby ta siła była skierowana jakoś w taki jakiś sposób, że trochę nas tu ściąga do środka, ale gdyby miała też składową tutaj wzdłuż prędkości,
no to by nam zmieniała wartość tej prędkości. To są równania wektorowe, wzdłuż każdego kierunku możemy rozważać osobno, czyli możemy wzdłuż kierunku, powiedzmy, chwilowej prędkości w kierunku prostopadłym i wtedy wyszłoby nam, że chwilowa prędkość, jej wartość też doznaje jakiejś zmiany, na przykład się zwiększa albo się zmniejsza. Także wynikałoby z tego, tak czysto intuicyjnie rozważając, że siła, która działa w taki sposób, że skręca nas tutaj do środka okręgu, ale nie zmienia nam wartości prędkości, musi działać dokładnie do środka okręgu. Czy to się zgadza z tym, co wiemy o przyspieszeniu? No wiemy, że przyspieszenie dośrodkowe wyraża się takim wzorem. Tutaj mamy zasady dynamiki Newtona, która nam mówi, że przyspieszenie, a wiemy, że doznajemy o takiego przyspieszenia, wiąże się z siłą w taki sposób. Czyli wynika nam ostatecznie, że siła, jaka działa w ruchu po okręgu jednostajnym, to jest dokładnie to przyspieszenie, które mamy tutaj, o którym już wiemy z kinematyki, że ono musi być pomnożone razy masę ciała. Tak? Czyli mamy minus ten wersor wzdłuż promienia, minus, więc jest zwrot do środka, a nie na zewnątrz. No a tutaj mamy mv kwadrat przez długość promienia. Siła dośrodkowa. To jest siła, która sprawia, że ciało się porusza po okręgu. Popatrzmy sobie jeszcze, żeby nabrać trochę intuicji. Powiedzmy, że mamy tak. Ciało o masie m porusza się z jakąś prędkością o wartości v, a tutaj mamy promień r. A ta właściwa siła, która sprawia, że poruszamy się w ten sposób, ma wartość mv kwadrat przez r. No ale zobaczmy, co się stanie, jeśli zadziałamy zamiast taką siłą, zadziałamy siłą, która ma mniejszą wartość. No jeśli zadziałamy siłą, która ma mniejszą wartość, no to skręcimy też, ale trochę mniej. Czyli moglibyśmy sobie policzyć, ta f jest mniejsza, m i v jest takie samo, natomiast odpowiada temu, tej mniejszej sile mv kwadrat, jakiś po prostu większy promień. To jest intuicyjne. Jeśli zadziałamy z kolei siłą jakąś większą, no to wtedy przy tej samej masie i prędkości chwilowej zakręcimy mocniej. Czyli tak, mv kwadrat takie samo, a tutaj jakieś r0, które jest mniejsze. Tak, mamy r, mamy o taką relację. I tutaj mamy siłę f, tutaj mniejszą od niej siłę f minus i większą od niej siłę F+. Jest to intuicyjne. Jeśli przy tej samej masie i tej samej prędkości zadziałamy mniejszą siłą, to tor nam się zegnie mniej, a jeśli większą, no to zegnie się bardziej. No dobrze, czyli nabieramy już zrozumienia. W kolejnych filmach będziemy sobie już tak porządnie rozwiązywać przykłady, natomiast teraz spróbujmy jeszcze nabrać trochę intuicji. Jakieś takie przykłady znane dobrze z życia. Mamy jojo na sznurku, niby zabawa w jojo jest zaprojektowana, żeby robić to trochę inaczej, ale powiedzmy, że bawimy się tak, że trzymamy to jojo i tak mocno nim kręcimy. Tak, nasze kolorowe jojo porusza się po okrężnym torze i teraz zastanówmy się, co jest tego powodem. No, możemy powiedzieć tak bardzo, w sposób zgodny z prawdą, ale bardzo uproszczony i niepełny, że po prostu musi działać jakaś siła dośrodkowa. Ale w tym momencie, kiedy kręcimy jojem na sznurku, no to co konkretnie jest źródłem tej siły? Jak możemy tę siłę zidentyfikować? No, mamy sznurek. Sznurek jest naciągnięty. Gdyby sznurek był taki wiotki, no to by to jojo nasze się tak nie porusza. Gdyby sznurek nam się urwał, albo gdybyśmy go puścili, no to jojo by po prostu poleciało z taką prędkością, jaką miało w momencie, kiedy sznurek się urwał, albo kiedy sznurek puściliśmy. No i jaki jest z tego wniosek? No wniosek jest taki, że rolę siły dośrodkowej w tej zabawie spełniało nam napięcie sznurka. Dopóki sznurek był napięty, no to wszystko było w porządku. Kiedy kręcimy w ten sposób, no to nie kontrolujemy dobrze wartości prędkości, że to napięcie się zmieniało. Gdybyśmy bardzo szybko zaczęli kręcić w pewnym momencie z gigantyczną szybkością, mogłoby się tak stać, że to napięcie rosnące jak kwadrat prędkości zrobiłoby się tak duże, że przekroczyłoby po prostu wytrzymałość sznurka i na przykład sznurek by się zerwał. Drugi przykład, i też go sobie będziemy rozwijać, to jest coś, co robiłam bardzo często jako dziecko. Kładłam sobie na podłodze kółko hula hop, patrzymy z góry, to wszystko leży w poziomie. Puszczałam w ruch małe, jakieś często szklane albo jakieś inne takie kuleczki, piłeczki. Rozpędzałam je, następnie jakoś tak
ostrożnie ruszałam tym kółkiem w taki sposób, że one bardzo, bardzo fajnie, tak bardzo szybko krążyły po tym kołowym torze. No dobrze, mamy taki zabawkowy, wyścigowy tor. I pytanie teraz jest takie, co w tym przypadku sprawia, że kulki się poruszają po okrężnym torze? No wyobraźmy sobie, że w pewnym momencie gdzieś tutaj jest dziura. Kulki lecą, w tym momencie kulka znajduje się tutaj, tutaj tak ma skierowaną prędkość. No i co, jak jest dziura, no to po prostu leci dalej prosto. Czyli zabrakło tego toru, więc zabrakło jakiejś siły, która sprawiała, że kulka skręcała. Co to była za siła? Spójrzmy z bliska, tu sobie trochę powiększyliśmy. I możemy się zastanawiać, co sprawia, że kulka, mając kontakt tutaj z tym torem, skręca. No, przypomnij sobie, że mówiliśmy o sile nacisku i o reakcji na nią. Kulka naciska na tor, tor odpowiada siłą reakcji. I w tym wypadku właśnie ta siła powoduje to, że ciało się porusza po okręgu. Trzeci przykład. Satelita krążący wokół Ziemi po torze kołowym. I co w tym przypadku spełnia rolę siły dośrodkowej? No w tym przypadku jest to siła grawitacji. Czwarty przykład, który mogłabym podać, ale on jest na tyle ciekawy, że proponuję Ci samodzielne zastanowienie się nad nim, a w kolejnym filmie o tym pomówimy. Mianowicie przykład, kiedy teraz to będzie widok z góry, mamy samochód, który jedzie, no i teraz ten samochód skręca po takim torze właśnie kołowym, o mniejszym lub o większym promieniu. Ale skręca, to jest coś, co znamy z życia codziennego. Każdy z nas częściej lub rzadziej jeździ autem albo innym pojazdem, który nie jeździ tylko prosto, ale od czasu do czasu również skręca. I warto się zastanowić, co w tym momencie jest tego przyczyną. Rozwiniemy to sobie w kolejnym filmie, natomiast teraz ja podsumuję. Więc wiedzieliśmy już wcześniej, że w ruchu po okręgu występuje przyspieszenie, no bo prędkość jako wektor cały czas się zmienia, ma zawsze tę samą długość, ale zmienia się jego kierunek, więc przyspieszenie, które za to odpowiada, jakieś musi być. Natomiast wcześniej nie wnikaliśmy w to, jakie są jego przyczyny. Dziś mówiliśmy o tym, że przyczyną takiego przyspieszenia jest siła. Nazywamy ją siłą dośrodkową, ale w zależności od tego, jak jest zbudowany ten układ, w którym jakieś ciało się porusza właśnie po torze okrężnym, różne rodzaje sił, siły o różnych źródłach, spełniają właśnie tę rolę siły dośrodkowej. Bo siła dośrodkowa to nie jest nowy rodzaj siły. Jest to takie w zasadzie geometryczne określenie tej siły, że jest to siła, która jest skierowana po prostu do środka okrężnego toru, po którym się ciało porusza. Natomiast ta siła może mieć różne źródła. I mówiliśmy o tym, jakie to mogą być źródła. Może to być siła napięcia, na przykład sznurka, do którego przymocowane jest ciało. Może to być siła reakcji, na przykład takiej jakiejś obręczy, wewnątrz której się porusza ciało. Może to być siła grawitacji. Może to być również coś, jakaś zagadkowa siła, która sprawia, że gdy przy pomocy kierownicy skręcamy koła, zmienia się kierunek prędkości, z jaką się poruszamy. To jest zagadka, to sobie rozwikłamy w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że to, od czego zaczęliśmy tutaj, Cię zaciekawiło i słyszymy się w kolejnym filmie.